drugiej strony nie wiadomo, bo nie podejrzewam, że często zamiar otworzenia tego typu rzeźb, bo też tam Crowley ja sobie już. Sprzedam to jako promocję. Dzień dobry, mam na imię Mija, jesteśmy ponownie w Ademekum, już teraz nie na pikniku filozoficznym, tylko podczas warsztatów filozoficznych. Projekt nazywa się Wszystko jest filozofią 2.1, to już jest piąta edycja, naszym mecenasem jest miasto Gdynia. Cóż, przygotowaliśmy 16 warsztatów na ten rok i dwa panele dyskusyjne, a myślę, że to tyle. Zajmujemy się, tak jak w ubiegłym roku, wielokulturowością. W tym roku mamy formułę taką mieszaną. Czasami chodzimy na spacery, czasami tylko online, a czasami spotykamy się w księgarni, w teatrze lub, tak jak za dwa tygodnie, w Centrum Aktywności Rodziny, bo będziemy mieli takie warsztaty bardziej rozbudowane, taki dwugłos filozoficzny. Przyjeżdżają do nas profesorowie z daleka, musieliśmy znaleźć miejsce, gdzie byłaby klimatyzacja i zmieściłoby się sporo osób, więc to za dwa tygodnie spotykamy się tam na rogu na Świętojańskiej 1, ale to wszystko napiszę jeszcze w stosownym czasie. Naszym gościem dzisiaj jest Konrad Woźniak. Pan Konrad jest z pochodzenia łodzianinem, od wielu lat mieszkającym w Niemczech. Studiuje historię na Uniwersytecie Humboldtu w Berlinie. Naukowo zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi i szeroko między innymi pojętą historią idei, lecz dwie jego największe pasje to filozofia i literatura. Uwielbia twórczość Tomasa Pynchona i Fiodora Dostojewskiego, Fausta Goethego oraz wielogodzinne dyskusje. Nocną jazdę samochodem, to w takim razie też trzeba zaznaczyć. Formuła warsztatów jest taka, że tutaj pan Konrad prosił, że w razie, gdyby jakieś pytanie, coś było niezrozumiałe, to szybciutko zgłoszenie. Jeżeli to będzie krótkie, pan Konrad odpowie, jeżeli długie, to przełożymy to na za chwilę, mniej więcej w połowie warsztatów, czyli około 19, kawałek po, jest przerwa na różne przyjemności i kończymy mniej więcej o 20, ale nie z zegarkiem w ręku, więc nie ma obawy, nikt was nie wygoni. To co, oddajemy głos. A, temat. Kazimierza Dąbrowskiego, teoria dezintegracji pozytywnej z perspektywy filozoficznej. Pan. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Tak jak powiedziała Emilia, tematem dzisiejszych warsztatów jest teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, na którą to zgodnie z tytułem projektu spojrzymy z perspektywy filozoficznej. Co to dokładnie oznacza? Będę próbował przekonać Państwa, że ta teoria, mimo że stosunkowo mało znana, na pewno zasługuje nie tylko na szerszy rozgłos, ale też stanowi pełnowartościowy koncept filozoficzny, który śmiało można porównać do takich konceptów, jakie myśleli wielcy myśliciele na przełomie wieków od starożytności do dzisiaj, i że tak naprawdę jest to interdyscyplinarna, wielowymiarowa teoria jednostki, człowieka, rozwoju i tego, czym w ogóle jest i czym powinno być życie ludzkie tutaj na tym świecie. Wykład będzie, czy prezentacja będzie podzielona na kilka rozdziałów. Zaczniemy od paru pytań na rozgrzewkę, potem będzie parę słów o samym Dąbrowskim, o jego biografii, ale tylko w takim stopniu, że jest to konieczne do zrozumienia teorii, do zrozumienia jego idei, bo nie chodzi tutaj o prezentowanie faktów i wiedzy dla samych faktów, ale o przekazanie pewnych treści i elementów, które mogą być kluczowe dla rozwinięcia tej teorii. Potem oczywiście będzie informacja o samej teorii, przedstawienie jej założeń, jak i implikacji dla różnego rodzaju dyscyplin i zagadnień, głównie dla filozofii, ale już wspomnimy też pewnie o innych dziedzinach. Porównamy teorię dezintegracji pozytywnej do podobnych przekonań
innych filozofów, jak wspominałem, i zastanowimy się, jakie praktyczne zastosowania może ona znaleźć, bo o tym należy pamiętać przy całej tej dyskusji. Przede wszystkim jest to filozofia bardzo praktyczna, bardzo życiowa i wskazówka, którą można posługiwać się nie tylko przy jakichś teoretycznych dywagacjach, ale też, czy wręcz przede wszystkim, na co dzień. Tak, no więc zacznijmy wobec tego od paru pytań na rozgrzewkę. Bardzo interesuje mnie, kto z Państwa wcześniej, przed dzisiejszym wykładem, czy przed pierwszym przeczytaniem informacji o nim, słyszał o Kazimierzu Dąbrowskim albo o teorii dystygacji pozytywnej. Prosiłbym o krótkie zgłoszenia, wiem, że widzę 4 osoby. Raczej mniejszość, czyli większość spotyka się pierwszy raz z tym nazwiskiem. Jest to moim zdaniem dość smutny i niezasłużony na pewno dla Dąbrowskiego stan rzeczy, gdyż w przeciwieństwie do nazwisk takich jak powiedzmy nie tylko Jung czy Maslow, a nawet Karen Horney, o których słyszeli prawie wszyscy interesujący się w jakimś stopniu filozofią czy psychologią, nazwisko Dąbrowskiego wciąż pozostaje nieznane. W Polsce wygląda to może trochę lepiej niż gdzie indziej, ale jego renoma nie jest na pewno tak duża, na jaką oryginalność jego teorii i też znaczenie, jakie Dąbrowski odgrywał podczas swojego życia, kontakty, jakie miał z innymi psychologami, by zasługiwał. I miejmy nadzieję, że uda się w jakimś stopniu zmienić stan rzeczy. Jeśli kogokolwiek z Państwa, chociaż jedną osobę zainteresuje bliżej jego teorią, to ten wykład spełni w zupełności swoje zadanie. Wydaje mi się, że dużo bardziej znany od Dąbrowskiego będzie pewien film, o który chcę Państwa zapytać. Na warsztatach 2 tydzień temu rozmawialiśmy z Adamem przez krótki czas o filmach. Było takie fajne ćwiczenie filozoficzne. Każdy został poproszony o wyobrażenie sobie tytułów 3 filmów. Teraz chcę zapytać o konkretny. Kto z Państwa zna ten film? O, tutaj sytuacja wygląda inaczej, prawie wszyscy. I w związku z tym moje następne pytanie, zwłaszcza do osób, które nie spotkały się dotychczas z postacią Kazimierza Dąbrowskiego, więc do tych wszystkich pytanie, o czym jest ten film? Śmiało się zgłaszać, to nie ma błędnych odpowiedzi, ani dobrych, to jest otwarta dyskusja, tak jak tydzień temu, także ciekaw jestem, jakie to są opinie, jak to Państwo odbieracie, o czym jest film Dzień Świra. O przyzwoitym człowieku, który choruje na nerwicę natręt. Może jakieś odmienne zdania, inne pomysły? Śmiało nie krępować się tutaj. O kryzysie może głównego aktora. O kryzysie. O kryzysie głównej postaci, głównego bohatera. O osobie, która miała jakieś perspektywy, ale wszystkie, że tak powiem, perspektywy się skończyły i teraz przeżywa po prostu utracone szanse. Mowa jest o perspektywach, utraconych szansach i wydaje mi się, że to będą kluczowe pojęcia, do których będziemy wciąż wracać podczas dzisiejszego wieczoru. Jakbyśmy opisali główną postać, głównego bohatera? Gdyby istniał naprawdę i ktoś zapytał Państwa, a ten Miałczyński, to jaki on jest? Wyobraźcie sobie Państwo, że żyjecie w tym bloku, jesteście jednym z jego sąsiadów i ktoś pyta, a ten Miałczyński to pod 15 mieszka, czy 7, czy wstawmy dowolną liczbę, no to jak on, jaki on jest? Co byście Państwo powiedzieli? Jak byście opisali tę postać? Jest bystrym obserwatorem. Jest bystrym obserwatorem, słyszymy? Nakręcony. Jest bardzo wrażliwy. Jakiś świr. Nadpobudliwy. Znerwicowany. Znerwicowany, nadpobudliwy, wrażliwy. Zapamiętajmy dokładnie te określenia, bo one również z pewnością jeszcze często będą się przewijać podczas dzisiejszej dyskusji. I bardzo interesujące określenie padło tutaj również, zasugerowane już jakoby przez tytuł filmu, jakiś świr. To jest pytanie, które kieruję również do Państwa, też do osób, które nie znają dotychczas Kazimierza Dąbrowskiego. Co to w ogóle jest? Zdrowie psychiczne.
Bardzo często mówi się o kimś, że jest chory psychicznie, nienormalny, czy ma jakieś zaburzenia. Taka, czy to patologizacja, czy takie określenia negatywne funkcjonują na co dzień w naszym potocznym języku. Ale skoro tak często mówimy o zaburzeniach, o dziwnych zachowaniach, o odstępstwach od normy, to logicznym wydaje się pytanie, czym jest ta norma? Czy czym jest właśnie zdrowie psychiczne? Z tego zapraszam do pierwszej wstępnej krótkiej dyskusji, tak żeby jeszcze bardziej się rozgrzać, żeby nie tylko ja cały czas mówił, czym jest zdrowie psychiczne. No zakładam, że po pierwsze osoba myśląca logicznie, po drugie jest stabilna emocjonalnie. No i właściwie to się składa z tych dwóch rzeczy, jeżeli mówimy o kimś, kto jest zdrowy psychicznie. Że po pierwsze dobrze odbiera świat. I no i tutaj to, co wcześniej wymieniłem, czyli że myśli logicznie, no i nie to jest co pozytywnie odbiera świat, tylko że po prostu poprawnie odbiera świat, czyli że bardzo stanie. Ale taki Herkules Poirot na przykład był stabilny emocjonalnie, myślał bardzo logicznie, ale to nie była norma. Psychopaci też są stabilni bardzo. Myślą bardziej logicznie w większości osób w wielu kwestiach. Tutaj padło już tyle interesujących kwestii, że właściwie każdą z tych ścieżek można by już podążyć. Była mowa o logicznym myśleniu, o stabilności psychicznej, padło hasło psychopatii, psychopatia. I podobnie, tak jak w przypadku haseł, które padły po pierwszym pytaniu o film, do większości tych pojęć również wrócimy. Ale z tego co widziałem, wkrótce się też Cyprian, który zna teorię dysnegacji pozytywnej, więc nie wiem, czy chcesz do niej nawiązać, czy może jakiś inny? Ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś. Zdrowie psychiczne to jakiś taki zharmonizowany wewnętrznie i zewnętrznie. Tylko z tą uwagą, że różnie może się ta harmonia zewnętrzna objawiać, tak? Bo jak ty powiedział, Krishna Murti nie jest miarą zdrowia być przystosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. No ale jednak musimy mieć jakiś taki obiektywny punkt zawieszenia, jakiś zobiektywizowany, czy to w prawie, czy to w jakichś normach społecznych, nie napisanych jeszcze. To też jest zmienne, ale przyjmujemy, że na daną chwilę, tak, osoba pasująca się w te normy. W wielu wypowiedziach pojawiał się wątek dopasowania, wpasowania, harmonii. Była mowa o pewnej stabilności osobowości, a teraz adaptacja, kwestia dopasowania do otoczenia. Tutaj uczestnik, który jako pierwszy zabrał głos, powiedział, że oprócz logicznego myślenia pewna stabilność psychiczna, a na pewno adaptacja też jest z nią związana, jest oznaką zdrowia psychicznego, jak i właściwe czy adekwatne patrzenie na świat. Już pomijając jakieś bardzo zawiłe kwestie epistemologiczne, czyli pytanie, na ile w ogóle możliwa jest percepcja rzeczywistości, zgodzilibyście Państwo się z tym, czy postrzegacie też tę kwestię inaczej? Z takim właśnie opisem jakaś adaptacja, stabilność emocjonalna, logiczne myślenie, postrzegania świata takim, jakim jest. Przy logicznym myśleniu może być bardzo duże, ale ludzie jednak nie są maszynami i emocje grają bardzo dużą rolę w postrzeganiu świata. Często bardzo mocno zaburzają logiczne myślenie. U niektórych osób wręcz nawet bez większego wzburzenia potrafi to być bardzo, bardzo silne, a nadal są uważane za osoby, które mieszczą się w normie. Jak to się ma do zdrowia psychicznego? Bo z pewnością tak jest, tak. Kwestia, co tak naprawdę motywuje nasze działanie, czy intelekt, czy logika, czy emocje, jak one ze sobą współgrają, również była taką, którą filozofowie rozwiązali od starożytności. Platon chociażby wiele o tym pisał. A jak to się ma do kwestii zdrowia psychicznego? Myślę, że po prostu musi być odpowiedni balans, tak? Bo tutaj to też właśnie z tym emocjonalnym balansem to musi być też osoba, która jest pozbawiona emocji, to też uznamy, że jest osobą z jakimś zaburzeniem zdrowia psychicznego, takie, że tam nie odczuwa
strachu, czy właśnie radości, to też będziemy uznawali tą osobę za mniej zdrową psychiczną, niż jeżeli kogoś, kto jednak te emocje odczuwa. Więc zakładam, że no po prostu z tym zdrowym psychicznym to musi być ten balans, że po prostu tutaj nie możemy być za nadto emocjonalni albo za mało emocjonalni, jeżeli chodzi o emocje. Jeżeli chodzi o perspektywę taką obserwacji świata, no to tu też musimy, osoba zdrowa psychicznie, no to będzie rozróżniała, co jest prawdziwe, a co nie. No tutaj też prawdziwość, mam na myśli zmysłowość, tak? Nie mówię o byciu oszukiwanym przez kogoś, tylko bardziej to, co widzę, w sensie, że jest prawdziwe, tak? Nie jest, że tak powiem, fantamorganą bądź zaburzeniem wzrokowym. Adamie, ty chyba też się zgłaszałeś? Wątek jest interesujący. Generalnie, mi chodzi o chorobę psychiczną, generalnie w XX wieku były przynajmniej takie dwa duże ruchy problematyzowania tego pojęcia. Z jednej strony była antypsychiatria, psychiatrzy stwierdzili, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak choroba psychiczna. Z drugiej strony była problem z definicją homoseksualizmu, że było duże, powiedzmy, dążenie do tego, żeby nie definiować homoseksualizmu jako choroby psychicznej, tylko jako specyficzną preferencję jednostki. Wydaje mi się, że taka dosyć standardowa definicja choroby psychicznej, która jest teraz przyjmowana, to jest stwierdzenie, że jest to trwający dłużej stan dyskomfortu psychicznego odczuwanego przez jednostkę, z czym może być problem, bo ona jest taka bardzo subiektywna, że do pewnego stopnia osoba chora musi dokonać na sobie autodiagnozy i wtedy jakby można ustalić, czy jest chora, czy nie. Zapewne niektóre z chorób psychicznych by pod to nie podpadało, czy by się nie łapało pod tą kategorię. Zdrowie psychiczne jest też, trzeba pamiętać, stanem homeostazy psychosomatycznej. To jest To również odnosiłoby się do harmonii i do balansu, o którym wcześniej była mowa. Ponieważ balans między, mówię przysłowiowo, ciałem, duchem, między tymi czynnikami, które postrzegamy jako bardziej biologiczne czy organiczne, a tymi, które postrzegamy jako bardziej psychiczne czy mentalne, oczywiście tak samo ma duże znaczenie i należy pamiętać, że oba wpływają na siebie nawzajem i właściwie nie można stwierdzić, co jest pierwsze czy ważniejsze, bo to jest taki kołowy czy wręcz okręgowy mechanizm, tak. Co ciekawe, większość tych wypowiedzi odnosi się właśnie do pewnej równowagi. Czy to między właśnie, jak już mówiliśmy przed chwilą, ciałem a umysłem, czy to pod względem odczuwania emocji, żeby nie za bardzo, nie za w jakiś przesadny sposób, bo wtedy to nie będzie zdrowe, ale jeśli w ogóle nie będziemy odczuwać, to też nie jest zdrowe. Była też mowa o... Była też mowa o stabilności, czy o jakieś poczucie dyskomfortu jako oznace choroby psychicznej. Te wszystkie odpowiedzi rzeczywiście odzwierciedlają całkiem dobrze dyskusje i główne nurty też debat psychologicznych nie tylko w XX wieku. I właściwie wszystkie one, zgodnie z teorią Kazimierza Dąbrowskiego, są zupełnie błędne. Uczucie dyskomfortu, brak harmonii, brak stabilności, brak równowagi emocjonalnej to w ujęciu jego teorii bardzo wyraźne oznaki zdrowia psychicznego. Jednostka, która nie czuje się dobrze, która odczuwa jakieś nieprzyjemne stany wewnętrzne, jest rozbita, ma zmienne nastroje, która poszukuje czegoś, może sama nie wie czego, która jest niestabilna, to w ujęciu teorii Dąbrowskiego jednostka ludzka w zupełności zdrowa. Tym przede wszystkim jego teoria różni się od mainstreamu psychiatrii, tak jest chyba do dzisiaj. I
jak to możliwe, że tego typu zachowania, które normalnie wiążemy z czymś, może nie od razu patologicznym, ale przynajmniej odbiegającym w negatywny sposób od normy, dlaczego tego typu zachowania mogą być czymś niezwykle pozytywnym? Przecież mowa jest o dezynegacji pozytywnej, o tym teraz sobie porozmawiamy. Ale kim w ogóle był Kazimierz Dąbrowski? Kazimierz Dąbrowski urodził się w roku 1902 w Klarowie koło Lublina i przeżył większość XX wieku, bo zmarł w listopadzie 1980 roku i prowadził pod wieloma względami bardzo bogate życie. Zarówno jeśli chodzi o perypetie wewnętrzne, to gdzie go losy po globusie naszym rzucały, jak i jego karierę umysłową, czy też intelektualną, jego rozwój. Parę słów o tej ostatniej w tej chwili. Kazimierz Dąbrowski był erudytą i osobą o bardzo wszechstronnym wykształceniu. Uczęszczał do prywatnej szkoły, do gimnazjum w Lublinie, niedaleko swojego miejsca urodzenia. I co ciekawe, już w ostatnich klasach licealnych zaczął uczęszczać na wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do jego nauczycieli wówczas należał m.in. Roman Ingarden. To taki kolejny interesujący filozoficzny wątek, który tutaj się pojawia. I już przed zdaniem matury zaliczył dwa pierwsze lata studiów w Lublinie. Zaliczył jakieś egzaminy, także widać, że pewne zdolności do tego typu przedmiotów musiał wykazywać, co zresztą ukazało się w jego późniejszym życiu i bardzo przestronnym kształceniu. Kazimierz Dąbrowski studiował medycynę i psychologię w Poznaniu, najpierw w Lublinie, potem w Poznaniu, Warszawie i Genewie. Oba te kierunki skończył. I nie tylko skończył, ale jest również był posiadaczem dwóch doktoratów. Najpierw z medycyny, który obronił na Uniwersytecie Genewskim w 1929 roku, a dwa lata później w Polsce z psychologii na Uniwersytecie Poznańskim. W swoim doktoracie z chyba medycyny czy psychologii na pewno zajmował się problematyką samobójstw i samobójców, a w jednoczesnych swoich badaniach intensywnie interesował się tematyką właśnie zdrowia, tudzież chorób psychicznych dzieci i młodzieży. Tak wyglądał, tutaj mamy zdjęcie. Oprócz medycyny był lekarzem, psychiatrą, taka była jego specjalizacja, jak nie trudno się domyślać, i psychologii, więc doktor med i doktor fil. Podczas swoich studiów, zarówno w tym okresie, o którym tutaj mowa, czyli w latach 20., jak i w późniejszych, kiedy jeszcze dokształcał się, właściwie całe życie się dokształcał zgodnie ze swoją własną filozofią. Interesował się również teologią, socjologią i wieloma innymi dziedzinami i na bardzo rozmaite wykłady uczęszczał. Nie będziemy rekonstruować dokładnie kolei jego losu, ale w wielu miejscach na świecie mieszkał, intensywnie podróżował już w latach przedwojennych, oprócz wspomnianej Genewy i Paryża, m.in. do Wiednia, gdzie poznawał różne ważne osobistości ze świata psychologii. Bardzo aktywnie działał również na rzecz popularyzacji podejścia do zagadnień zdrowia psychicznego w Polsce. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Warszawie, jak i również ośrodka w Zaburzu pod Warszawą, gdzie zajmował się badaniem psychicznym osób zdrowych i różnych interesujących jednostek, także dzieci i młodzieży. Ten instytut prowadził również dalej z różnymi perypetiami losu podczas okupacji. Hitlerowcy częściowo czy na pewien czas go zamknęli, potem prowadził instytut w podziemiu, potajemnie przeniósł go do małego pałacyku w Zagórzu i ten okres swojego życia wspominał jako dość mocno stresujący i wymagający ciągłej adaptacji, też przystosowania się do zmieniających się warunków w związku z kłodami, które okupanci kładli pod nogi jego działalności.
Podobne kłody kładli następcy w Polsce hitlerowców, również ze strony Sowietów i Armii Czerwonej. Dąbrowski spotkał się z wieloma nieprzyjemnościami, chyba siedział 1,5 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, w więzieniu. Jego instytut był przez wiele lat zamknięty, również nie mógł prowadzić oficjalnej działalności. Dopiero po tej odsiadce i pewnej rehabilitacji zaczął mieć możliwość wyjazdów za granicę i dość szybko zdecydował się też na jak najczęstsze wyjazdy z Polski, żeby móc prowadzić swoje badania bez żadnych ograniczeń politycznych. W tym czasie droga zaprowadziła go do Ameryki Północnej, konkretnie do Kanady, gdzie intensywnie pracował, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych na kontynencie amerykańskim, czy nawet na obu kontynentach amerykańskich, jak też sam wykładał i publikował w University of Alberta w Kanadzie, z którym pozostał właściwie do swojej śmierci blisko związany. W Ameryce i w Kanadzie poznał też tak ważne osobistości świata psychologii, jak chociażby Abrahama Masłowa, z którym łączyła go przyjaźń i z którym wspólnie pracowali też nad koncepcjami psychologicznymi. Podejścia Masłowa i Dąbrowskiego są w wielu punktach podobne, ale występują między innymi też znaczne różnice, bo ci z Państwa, którzy spotkali się wcześniej z koncepcją Masłowa, rozpoznają je później podczas naszej dyskusji. Mimo tego przebywania w Kanadzie cały czas pozostawał w żywym kontakcie z Polską, często przyjeżdżał do Warszawy, starając się, by założony przez niego instytut w Zagórzu dobrze działał, funkcjonował, publikował artykuły w licznych językach, po polsku, po angielsku, ukazywały się przykłady na francuski i właściwie do swojej śmierci w roku 1980 był cały czas połączony z rozwojem nauk psychologicznych, uczestniczył w różnego rodzaju sympozjach, konferencjach i był, jak już mówiłem, w kontakcie z różnymi postaciami. Oprócz Masłowa znał m.in. Jeana Piaget i wiele innych osób, które wtedy zajmowały się tymi kwestiami. Tak, to chyba najważniejsze punkty jego biografii. Grób Dąbrowskiego znajduje się właśnie w Zagórzu koło Warszawy, w środku lasu, nieopodal jego ośrodka. Trzeba wspomnieć, że zarówno w Polsce, w tym instytucie, w tym ośrodku, jak i w Kanadzie prowadził bardzo intensywne badania, zarówno historyczne w pewnym sensie, za Michelem Foucault można powiedzieć, że archeologiczne, jak i bardziej empiryczne, w pośrednim kontakcie z ludźmi, z klientami, pacjentami, jakby tego nie nazwać. I to znalazło odbicie w licznych jego publikacjach naukowych i książkach. Do najbardziej znanych z nich należy książka Dezintegracja pozytywna, która ukazała się pierwszy raz bodajże w latach 60. i później była wznawiana w popularnej serii Plus Minus Nieskończoność. Dzisiaj trudno dostępna, właściwie jedynie na rynku antykwarycznym, ale co warte zaznaczenia, PIF na sierpień tego roku, za 2 tygodnie, zapowiedział wznowienie. Pierwszy raz od chyba kilkudziesięciu lat w Polsce pojawi się wznowienie, nowe wydanie książki Dąbrowskiego. Wydaje mi się, Emilio, że warto by zastanowić się nad zaopatrzeniem księgarni tutaj w tę niezwykle ważną pozycję. Książek było też trochę więcej, ja tutaj trochę z nich pokażę. Tutaj mam przy sobie z roku 1964 o dezintegracji pozytywnej. Jest to pierwszy książkowy szkic ukazujący tę teorię. Jeszcze, jak autor oznacza, we wstępie nie w pełni rozwiniętą. Więc kiedy porównamy na przykład tutejsze rozważania z tymi, które można znaleźć we wspomnianej już dezintegracji pozytywnej, o dezintegracji pozytywnej i dezintegracja pozytywna, możemy prześledzić też rozwój tej teorii na przestrzeni kilku lat. Ja potem podam tę książkę, jeśli Państwo będziecie chcieli zajrzeć, będzie taka możliwość. Następna bardzo ciekawa pozycja, której Dąbrowski był redaktorem.
to zdrowie psychiczne. Oprócz wielu artykułów autorstwa samego Dąbrowskiego znajdują się tutaj też artykuły jego współpracowników czy innych postaci polskiej psychologii, bardzo interesujące. To się zdarza, raz na jakichś też antykwariatach można za niewielkie pieniądze nabyć i zdecydowanie warto przeczytać, bo te artykuły zwięzły, ale bardzo skondensowane właśnie w sposób przedstawiają główne założenia teorii. A tutaj taka mała książeczka, która najbardziej pasuje może do ujęcia filozoficznego, które nas będzie dzisiaj interesować, Pasja rozwoju, czyli teoria dezintegracji pozytywnej jako filozofia rozwoju. Publikacji było jeszcze więcej, między innymi wczesne dotyczące właśnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak i długie i artykuły zamieszczane w prasie fachowej. Były też dwa tomy bardzo drobiazgowej analizy poszczególnych czynników teorii dezintegracji pozytywnej w języku angielskim. To wszystko można znaleźć w bibliotekach i na pewno, jeśli zainteresuje kogoś ta teoria, warto się z tym bliżej zapoznać. Kilka kluczowych pojęć. Powiedzieliśmy już, że różne oznaki odbierane potocznie jako raczej niezdrowe w ujęciu Dąbrowskiego były właśnie oznaką zdrowia. I to wiąże się z paroma terminami, które w ciągu najbliższych 60 minut sobie wyjaśnimy. Kluczowa kwestia jest następująca. Zdaniem Dąbrowskiego rozwój jednostki, a on stanowił właśnie kluczową oznakę zdrowia, nie może odbyć się bez pewnego bólu, bez cierpienia, bez braku harmonii, bez poczucia zagubienia i wszystkiego tego, o czym mówiliśmy wcześniej w naszej wstępnej dyskusji. W ujęciu Dąbrowskiego rozwój powinien być centralną siłą napędową człowieka, dążenie ku coraz lepszemu i to bardzo często w takim artystycznym ujęciu tego typu koncepcje wiążemy często z takim romantycznym obrazem artysty. To nie może odbyć się bez rozbicia na czynniki drobne struktury wewnętrznej i zbudowania jej na nowo. Ponieważ zdaniem Dąbrowskiego prawdziwy rozwój wymagał tego, by to, z czym się rodzimy, co w pewnym sensie jest nam dane, rozpadło się, aby mogło powstać coś nowego i bardziej wartościowego. I tutaj dochodzimy do pierwszego pojęcia, mianowicie rozróżnienia między fazami a poziomami rozwoju. Poziomy rozwoju to pojęcie zupełnie kluczowe dla teorii dezintegracji pozytywnej, która zakładała, że rozwój jednostki ludzkiej odbywa się w pięciu etapach, przy czym, co bardzo ważne, zdecydowanie nie wszyscy ludzie wszystkie pięć etapów przechodzą, a nawet większość pozostaje przez całe swoje życie na etapie pierwszym. Jednak te etapy czy poziomy należy wyraźniej odróżnić od faz rozwoju. Fazami rozwoju Dąbrowski nazywał wszystko to, co jest wspólne wszystkim ludziom, pomijając przykłady oczywiście chorób czy zaburzeń, czyli fazy niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości, które są w dużym, to też kwestia dyskusyjna, stopniu zdeterminowane biologicznie, które już wówczas były dość dobrze przebadane, czyli ta bardzo wczesno dziecięca postawa roszczeniowa mogła być takim przykładem, który Dąbrowski często przytaczał, zupełna zależność od matki i od otoczenia małego dziecka, potem stopniowe uniezależnianie się od nich, to wszystko znamy właściwie z tego, co potocznie jest nazywane rozwojem i to odzwierciedlało te zdeterminowane biologicznie fazy, o które Dąbrowskiemu jednak zupełnie nie chodziło. Jego zdaniem to w ogóle nie był prawdziwy rozwój, a na pewno nie taki, jakim rozwój być powinien. Ten ostatni, ten właściwy, przede wszystkim bowiem powinien być determinowany przez tak zwany czynnik trzeci. I za chwilę sobie wyjaśnimy, co to oznacza.
gdy pokażę następny slajd. A teraz jeszcze raz powrócę do hasła, które padło podczas naszej dyskusji. Była mowa o psychopatach. I tutaj również mamy do czynienia z pewnym rozróżnieniem kluczowym dla całej pięciopoziomowej koncepcji teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego między psychopatą a nerwicowcem. Czyli między psychopatią a nerwowością, nerwicowością, neurastenią. Podczas gdy ta pierwsza w koncepcji Dąbrowskiego stanowi jednoznaczną oznakę braku zdrowia psychicznego i charakteryzuje jednostki bardzo ubogie wewnętrznie, to ta druga, czyli nerwicowość, neurastenia, jak już można się domyślić, czy jak też już wspominałem, stoi po zupełnie drugiej stronie i oznacza zdrowy rozwój człowieka. Tak więc Dąbrowski zawsze podkreślał, że te dwa zjawiska nie są ze sobą tożsame, bo nawet pokrewnione, ale stanowią dwa bieguny zupełnie różnych struktur wewnętrznych człowieka. Ważne jest też zapewnienie higieny psychicznej, ponieważ Dąbrowski założył towarzystwo zajmujące się nią, można się tego oczywiście domyślać, czyli dbania o swoje samopoczucie psychiczne w podobny sposób, w jaki dbamy o nasze ciało. I oczywiście metody tego dbania były bezpośrednio powiązane z tą koncepcją rozwoju, którą już wielokrotnie wspominałem. Tymczasem dojdziemy do ostatniego, bardzo ważnego pojęcia, które również padło tutaj podczas naszej dyskusji, mianowicie nadpobudliwość, czy też w angielskim overexcitability, bo chyba w jednej ze swoich publikacji w tym języku Dąbrowski po raz pierwszy się tym posługiwał. Twierdził, że nadpobudliwość psychiczna stanowi najbardziej jaskrawą i wyraźną oznakę potencjału rozwojowego jednostki. Potencjału do takiego rozwoju, o jaki mu chodziło. Czyli te osoby, które w pewnym sensie odbierają wszystko bardziej, miały w jego odczuciu być predestynowane do przebycia wszystkich, no przynajmniej większości fazy rozwoju, tak jak je rozumiał. Ale jak ten rozwój w ogóle wygląda? Dużo już teraz było teoretyzowania o pojęciach, to hasło się wciąż pojawiało, aż do znudzenia, więc chyba warto przyjrzeć się temu bliżej. Wróćmy więc do drugiego z wymienionych tutaj terminów, czyli czynnika trzeciego. Co determinuje ludzkie zachowanie, wybory, nasze działania? Co do dwóch czynników, to właściwie nauka jest, czy nauki różnego rodzaju są w pełni zgodne. Po pierwsze będą to rzeczy, oczywiście determinacje biologiczne, czyli nasze geny, to w czym się rodzimy, to w czym przychodzimy na świat, pewne właściwości, typ osobowości, jaki sobą reprezentujemy. Po tym wszystkim oczywiście podpisywał się też Dąbrowski. Nie nazywał to czynnikiem pierwszym. Czyli determinacja biologiczna, to co mamy zapisane, to co stanowi jakieś cechy charakteru, to czynnik pierwszy, a czynnik drugi, chyba można się domyślać, jak geny, to musi być jej otoczenie, czyli kontekst społeczny, w którym się znajdujemy, inni ludzie, różnego rodzaju wpływy, szeroko pojętego otoczenia. I to są dwa podstawowe czynniki. I one pojawiają się właściwie w większości teorii tłumaczących ludzkie zachowanie, czy to zachowanie normalne, czy to zachowanie odbierane jako patologiczne. W badaniach nad uzdolnieniami też bardzo często się pojawiają, na ile to geny, na ile to wpływ wychowania, czy można dziecko sobie wychować na następnego Cristiano Ronaldo albo na Mozarta, na kogoś. Często na pewno takie pytania padają. Oczywiście również u Dąbrowskiego te dwa czynniki miały znaczenie. I w pewnym sensie po niczeańsku można by powiedzieć, że te czynniki są takimi, które powinny zostać przezwyciężone. I na tym opierał się kluczowy, zdaniem Dąbrowskiego, czynnik trzeci. Wybory, decyzje i zachowanie jednostki powinno przede wszystkim determinować coś innego. I do wyzwolenia się powoli
wpływu dwóch pierwszych czynników, czyli determinacji biologicznej z jednej i wpływu otoczenia, przede wszystkim społecznego, z drugiej strony, do tego przede wszystkim jednostka powinna dążyć. I to dążenie, ta wola, ta chęć zmiany, ta pasja rozwoju, to właśnie jest czynnik trzeci. To, co sprawia, że człowiek nie godzi się na zastany stan rzeczy, że kontestuje rzeczywistość, jakby powiedział Albert Camus, że dąży do czegoś wyższego, że ma jakieś ideały, że chce coś zmienić, że nie akceptuje zawsze tego, co dostał w chwili narodzenia, czy tego, co, czego oczekuje od niego otoczenie, ale że czasami dąży do jakichś innych wartości. I to dążenie w ujęciu Dąbrowskiego było kluczowym motywatorem zdrowej jednostki, to po pierwsze. I po drugie, nie mogło się odbyć bez ciągłego tarcia, bez ciągłych konfliktów zarówno wewnętrznych, bez względu na częste nieprzystosowanie tego typu jednostek do otoczenia, jak i wewnętrznych, ze względu na ambiwalencje, na rozbicia, na sprzeczne uczucia, na zagubienie pewne w życiu. I jak już wspomniałem, rozwój kierujący się tym trzecim czynnikiem jednostki w ujęciu Dąbrowskiego odbywał się przez pięć poziomów. Teraz się tym poziomom trochę bliżej przyjrzymy. Nakreślimy sobie krótko poziomy rozwoju według teorii dywersyfikacji pozytywnej i może po ich nakreśleniu przejdziemy do przerwy. Jak mówiłem, 5 etapów i te etapy możemy sobie wyobrazić jako pewnego rodzaju krzywą Gaussa. Tutaj ją widzimy. Ten diagram ma odzwierciedlać związek między rozwojem w ujęciu Dąbrowskiego, a napięciami, konfliktami wewnętrznymi, pewnym dyskomfortem. Od razu rzuca się w oczy, że takie napięcia są bardzo niskie, zarówno na pierwszym, jak i na ostatnim, piątym etapie rozwoju. Co ciekawe, można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka zdaje się to sugerować pewne podobieństwo między osobą na poziomie pierwszym, osobą na poziomie piątym, bo obie nie odczuwają żadnych konfliktów wewnętrznych, stanów dysharmonii, stanów napięcia, ale jest to podobieństwo pozorne, bo trudno sobie wyobrazić osoby bardziej od siebie oddalone, przynajmniej jeśli podążamy za ścieżką myśli wyznaczoną przez Dąbrowskiego. Tak jak już powiedziałem, ta droga, czy ta ścieżka nakreślona przez pokazany tutaj diagram nie staje się udziałem każdego z nas. Dąbrowski twierdził wręcz, że pełne jej przebycie jest czymś absolutnie wyjątkowym, może podobnie wyjątkowym jak talent muzyczny Mozarta czy Beethovena, albo piłkarski Ronaldo czy Lewandowskiego. Więc mimo że setki tysięcy ludzi na świecie grają w piłkę, setki tysięcy zajmują się muzyką, to tylko bardzo niewiele z nich osiągnie taki poziom kunsztu, który jakoś szczególnie rzuca się w oczy. I z rozwojem psychicznym, twierdził Dąbrowski, było dokładnie tak samo. Właściwie przez cały okres swojej działalności naukowej podkreślał, że większość osób, może 2/3, różnie to oceniał. Zresztą starał się nie operować za bardzo jakimiś wyraźnymi kwantyfikatorami, uznając to za zbędne. Twierdził jednak, że większość osób nigdy nie wychodzi daleko poza poziom pierwszy. Że ilość tych, którzy wbijają się na drugi czy trzeci jest dużo mniejsza, a ci, którzy przejdą przez cały etap, czyli na drugą stronę tego małego wzgórza, to już bardzo nieliczna garstka. I podał też kilka przykładów takich osób,
w historii różnych znanych postaci, które jego zdaniem do takiego wniosku doszedł po bardzo intensywnym przeanalizowaniu ich biografii, ich twórczości, bo bardzo często byli to artyści różnego pokroju. I w praktyce codziennej z tego typu wyjątkami się spotykał jedynie bardzo, bardzo rzadko. A jak sam się określił, na którym etapie, etapie rozwoju, na którym etapie rozwoju? Dąbrowski, zdaniem wielu jego współpracowników i osób, które go znały, uchodził za osobę niezwykle skromną, która starała się bardzo niewiele mówić na swój temat. Zresztą też niewiele o sobie samym pisał, skupiał się bardziej na swoim dziele, na swojej pracy, więc wydaje mi się, że nie było takich określeń. Jeśli już zajmował się sobą samym, to bardziej na zasadzie analizy, co w jego biografii mogło wpłynąć na rozwój takich, a nie innych poglądów. Parę razy na przykład zauważył, że podczas wojny, czy podczas dwóch wojen, zarówno pierwszej wojny światowej, jak i drugiej, doświadczył w krótkim przedziale czasowym przykładów zarówno najgorszych zachowań charakteryzujących jednostki bardzo nisko rozwinięte, jak i tych najwspanialszych, najbardziej szlachetnych i wyjątkowych. Ale jakiejś tutaj samoklasyfikacji z tego, co wiem, nie dokonał. No cóż, wydaje mi się, że nawet jeśli dopiero dochodzi siódma, będzie zapytam, żeby upewnić się, czy to, co mówię, jest zrozumiałe, czy nie pędzę za szybko, albo przeciwnie, czy nie powtarzam za często tego samego. Czy macie Państwo wrażenie zrozumienia tego, o co w tym ujęciu rozwoju psychicznego chodziło i czym ono różni się właśnie od potocznego rozumowania zaburzeń psychicznych czy zdrowia, o którym mówiliśmy wcześniej? Jeszcze nie rozumiem, dlaczego uznawał pewne zachowania, które teraz uznajemy za psychicznie jakieś niezbalansowane, za właściwe. Nie ma tutaj dlaczego powodu, dla którego to robi. Dlaczego uważał je za właściwe? I to na pobudliwość też uważał za dobrą. Cyprianie, to był. Może ja za kolegę Konrada, bo Konrad to bardzo dobrze zreferował, tylko że sam Dąbrowski jest niejasny w tym momencie, tak? Że to jest taka czysto arbitralność za tymi słowitymi jednostkami, które chcą przezwyciężać jakieś normy i wiążą się z tym jakieś tarcia wewnętrzne, zewnętrzne. Dąbrowski twierdził, że właśnie nie dawał temu statusu choroby psychicznej. Uważał, że to może zmienić, to może świadczyć o tym zdrowiu, ale dlaczego? Nie ma tu takiej jasnej oceny tak naprawdę i to jest takie nie do powiedzenia tej teorii. To jest kluczowa kwestia nie tylko dla teorii Dąbrowskiego, ale dla bardzo wielu założeń normatywnych w historii i filozofii. Tutaj znowu nawiążę do Platona, o którym mowa już była. W założeniu Platona również kierowanie się instynktami, kierowanie się pewnymi atawizmami było dużo gorsze niż sterowane refleksją, świadome dążenie przez życie. Czyli człowiek, który ulegał popędom, który folgował swoim instynktom, w rozumieniu platońskim stał dużo niżej, jeśli chodzi o wieczne wartości, od tego, który się powstrzymywał, który starał się, aby to rozum, czy w pewnym sensie inne, wyższe wartości kierowały instynktami. To też nie znaczy, że zawsze należy sobie wszystkiego odmawiać, o to nie chodziło. W dialogu Charmides Platon dość fajnie to dyskutuje, pokazując, że skrajność w żadną stronę, ani przesadna asceza, ani przesadny hedonizm nie są dobre, ale na pewno uważał, że jeśli decydować się, co powinno nami kierować, to na pewno nie instynkty, na pewno nie atawizmy, ale jakaś wyższa refleksja, jakieś wyższe wartości, to sami wybieramy, to do czego sami
również przez pewne trudy dochodzimy. To jest bardzo platoński element właśnie w ujęciu Dąbrowskiego, ale również w przypadku Platona, z tego co się orientuje, nigdzie nie pada wyjaśnienie dlaczego. Platon, jak wiemy, uważał, że takie stosunki na świecie są tylko odbiciem wiecznych praw w świecie idei i że tam tak musi być. Łączył zawsze dobro z pięknem i z prawdą. Te trzy koncepcje są w platonizmie bardzo blisko powiązane. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego to podążanie za rozumem, czy za wyższymi wartościami ma być czymś dobrym? Może warto zastanowić się nad tym podczas przerwy. To znaczy, to jest chyba problem Platona z Sokratesem, myślę. To znaczy? To też to znaczy, Sokrates, który podburzał te normy społeczne i Platon, który szukał jakichś takich uniwersalnych norm, tak, dla wszystkich, a Sokrates te normy zastane tak kwestionował, tak. Pytanie brzmi tylko w jakim celu. To sprzeczność platonizmu. Pytanie brzmi, nie zaglądajmy się w to za bardzo, żeby, bo to nie jest warsztat o Platonie, a o Dąbrowskim, ale ponieważ jest to jednak dość ważne w związku z pytaniem, które tutaj padło i z tym, jak rozwój, również rozwój w sensie Dąbrowskiego ma się do niezgody na zastany stan rzeczy, warto się zastanowić, dlaczego Sokrates do tego stopnia dążył do burzenia zastanego porządku. I tutaj również platoński Sokrates przebywa pewną ewolucję na przestrzeni życia Platona, podczas gdy wiele jego wczesnych dialogów kończy się aporiami, czyli niewyjaśnieniem pojęć. Sokrates właściwie tam wbija kolejne definicje pewnych pojęć, czy to będzie sprawiedliwość, czy to będzie dobro, ale sam nie dochodzi do żadnego wniosku, czy zajęty jest właściwie tylko znajdywaniem luk i słabości w przyjętych koncepcjach, a nie prezentuje programu pozytywnego, to późniejszy Platon w dialogach takich jak Gorgias, w dialogach takich jak Państwo, jak Timajos, starał się już w bardziej jednoznaczny sposób ukazać to, co mieczne. Na ile jest to różnica między rzeczywistym i historycznym Sokratesem a Platonem, a na ile obraz rozwoju właśnie i ujęcia samego Platona, to już kwestia otwarta, ale jeśli byłoby to ostatnie, czyli jeśli to przejście od samej kontestacji, od samego sprzeciwu do odpowiedzi pozytywnych byłoby oznaką rozwoju Platona, to na pewno byłby to rozwój w pełni dąbrowskim sensie. I nad tym może zastanowimy się chwilę podczas przerwy, a po niej wrócimy do przedstawienia poszczególnych etapów. Postępowanie, które teraz nam się kojarzą z nieadaptacyjnymi, a oni uważają za fajnie, no to jako trzeba przedstawić to. Taki rozwój, jaki on rozumiał, powinien stać się udziałem każdego człowieka, ale możliwość tego możemy kontynuować zatem po przerwie. Chyba wszyscy odnaleźli z powrotem swoje miejsca. Zatem przejdźmy do bliższego przyjrzenia się poszczególnym poziomom rozwoju w teorii Dąbrowskiego. Tak jak wspomniałem wcześniej, to przypomnę raz jeszcze, nie powinniśmy wyobrażać sobie tego rozwoju jako ruchu jednostajnego, jak piona na szachownicy, który po prostu krok po kroku w określonym kierunku zmierza, nie cofa się nigdy, to tak nie jest. Zwłaszcza przy przejściach z pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci poziom, bardzo często jest to ruch bardziej zmienny, dwa kroki do przodu i jeden w tył, albo na odwrót. Dąbrowski wielokrotnie podkreślał, że są osoby, które dochodzą na przykład do drugiego poziomu,
a potem pod wpływem tej presji wewnętrznej tego już nie mogą sobie poradzić, różnymi stanami cofają się znowu na pierwszy. Tu w czasie jednej z nieoficjalnych dyskusji w trakcie przerwy była mowa o artystach i ktoś powiedział, tak w pamięci przytoczę, no 80% się waćpa, a ci liczni, którzy nie, może kiedyś osiągną poziom 5. I tak, i Dąbrowski na pewno bardzo mocno siebie pod tym podpisał i to dość dobrze charakteryzuje problemy, przed którymi staje jednostka na poziomie 2. Z tym, że duża część nawet tego poziomu nie osiąga. I kim są te jednostki, które tego poziomu nie osiągają? Czyli etap pierwszy, integracja pierwotna. Tak jak powiedziałem we wstępie, zachowanie osób znajdujących się na pierwszym poziomie jest w dużym stopniu zdeterminowane przez ich typ osobowości, przez ich cechy charakteru, przez pewne instynkty, przez to, co potocznie nazwalibyśmy niskimi popędami i chęcią ich zaspokojenia. Bardzo charakterystyczna jest bezrefleksyjność i brak konfliktów wewnętrznych. Są to, twierdzi Dąbrowski, osoby, które niezbyt często zastanawiają się nad sensem istnienia, nad swoim postępowaniem, nad jego słusznością, tylko po prostu prą przez życie, dążąc do jakichś materialnych wartości, które podaje im otoczenie. Czyli lekko złośliwie dorobić się Mercedesa, domu, dwójki dzieci i pieska z obrożą. To nie znaczy, że każdy, kto chce mieć dwójkę dzieci, Mercedesa i pieska z obrożą, musi być osobą na pierwszym poziomie, ale jeśli jakby całe funkcjonowanie ogranicza się tylko do tego, do takiego bardzo stereotypowego życia, które społecznie jest postrzegane jako norma, to może być to jednak oznaką braku jakichś większych tendencji czy potencjału rozwojowego. Dlatego też właśnie te jednostki rzadko przeżywają jakieś uczucia rozbicia czy dysharmonii. Zwykle wiedzą, czego chcą, kroczą po poszczególnych stopniach kariery i rzadko zdarza im się, że cierpienie czy że poczucie alienacji, niedostosowania do świata przyprawia je o nieprzespane noce. Dlatego też rozwój odpowiada w dużym stopniu normom biologicznym i społecznym. Poszczególne fazy, właśnie nie poziomy, a fazy rozwoju osiąga się w podobnym tempie jak inne osoby. Podobne są też dążenia i to może jeszcze chwilę wrócimy. I gdzie spotkamy takich ludzi? W dwóch miejscach. Po pierwsze, prawie wszędzie na ulicy. Większość ludzi, można powiedzieć, tego co Dąbrowski określał ludźmi przeciętnymi, w cudzysłowie, odznacza się właśnie takim niskim stopniem refleksji, jak i również we wszelkich masowych ruchach cechujących się wyraźnymi oznakami pewnych patologii społecznych, czyli wszelkie masowe ruchy autorytarne czy faszystowskie, które sprowadzają się do uniformizacji i do sprowadzenia wszystkich do jednego wzorca, do jednego poziomu. Podobnie sposób jak na przykład Fromm postrzegał osobowość autorytarną, Dąbrowski twierdził, że takie jednostki, które są zawsze przystosowane do sytuacji społecznej, niezależnie od tego, jak by ona nie wyglądała, są bardzo ubogimi wewnętrznie jednostkami. Podobnie jak, z tego co pamiętam, Cyprian to przetoczył, ujął to Krishnamurti w swojej wypowiedzi na temat dostosowania do chorego systemu. To jest jak najbardziej w myśli Dąbrowskiego. Tak więc oprócz takich ludzi kroczących po życie w sposób bezrefleksyjny, Dąbrowski zaklasyfikował tutaj również wszelkiego rodzaju psychopatów. Psychopatów, których, jak pamiętamy, przeciwstawił neurastenikom i nerwicowcom. Psychopata w ujęciu Dąbrowskiego to osoba, która bezrefleksyjnie dąży do realizacji tylko swoich pragnień, przysłowiowo po trupach do celu, czyli która ma bardzo jednoznaczne pragnienia, bardzo jednoznaczny, stabilny, wręcz zaschnięty system działania, która nigdy od niego za bardzo nie odstępuje. Czyli pewne takie zautomatyzowane też działanie, zwykle
na rzecz uspokojenia jakichś swoich potrzeb i brak jakiegokolwiek zastanowienia czy poddania wątpliwość ten schemat życiowy się polega. Ten brak poddania wątpliwość, brak zastanowienia się nad samym sobą, brak próby rozwoju jakiejś zmiany był najbardziej chyba charakterystyczną cechą tego pierwszego poziomu. Jak już mówiłem, obok takich dość jaskrawych historycznie przykładów, Kazimierz Dąbrowski zakresyfikowałby tu też wiele osób z naszego codziennego życia, czyli właśnie wszystkich tych, którzy dążą do zdobywania coraz to kolejnych stopni kariery, dóbr materialnych i którzy zapytani o to, dlaczego właściwie zależy im na tym Mercedesie, nie potrafią tego uzasadnić poza, no przecież to świetny samochód, albo dlaczego by nie. Nawet jeszcze zaznaczam, że nie każdy, kto chce mieć Mercedesa, musi być zaraz na etapie pierwszym. Nie wykluczam, że mogą być osoby kolekcjonujące luksusowe samochody z wyższych etapów, ale to jest taki bardzo potoczny i zrozumiały przykład dążenia do tych wartości, które Dąbrowski by wartościami w ogóle nie nazwał. Jak to teraz wygląda u osób, które jednak dążą do czegoś innego? Czyli dezintegracja jednopoziomowa. I przy okazji wyjaśnimy sobie, dlaczego w ogóle jest mowa o integracji i dezintegracji. Z tego, o czym mówiłem przed chwilą, wynika, że osoby na poziomie pierwszym są stabilne, zintegrowane. Czy to będzie ten psychopata, który w ogóle nie podważył swoich działań, czy to będzie osoba, która po prostu bezrefleksyjnie kroczy przez życie. Na pewno nie ma tu żadnych napięć. Nic się tutaj w osobowości nie rozpada, nie ma żadnych dysonansów, wszystko jest w miarę stabilne, ale nie kieruje się jednocześnie niczym wyższym. To dlaczego to jest wyższe, ta kwestia pojawiła się tylko przed przerwą, może jeszcze do niej wrócimy, ale z całą pewnością, aby móc osiągnąć stan zharmonizowania własnego działania z wyższymi ideałami, najpierw trzeba ten pierwotny stan, czyli tą stabilność determinowaną przez biologię i przez otoczenie, rozbić, rozwalić, zdezintegrować właśnie. I to odbywa się przez te trzy etapy dezintegracji, czyli od integracji pierwotnej przechodzimy przez trzy etapy dezintegracji, aż do piątego poziomu, czyli integracji wtórnej. I pierwszy z nich jest zdecydowanie najbardziej bolesny. Tak z lekkim przekąsem można by poziom drugi scharakteryzować tym cytatem: ci nieliczni, którzy się nie zaćpają, może dojdą na wyższy poziom. Przy czym zaćpanie jest tu metaforą wszelkiego rodzaju problemów, ponieważ ten początek procesu dezintegracyjnego charakteryzuje się, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, silnymi konfliktami wewnętrznymi, rozbiciem, zmiennością nastrojów, nerwicami, psychonerwicami i często ucieczką od tego w różne formy. Mogą być to właśnie używki, mogą być to różnego rodzaju zachowania postrzegane potocznie jako choroby psychiczne, depresje, schizofrenie. Na tym etapie też najczęstsze są przypadki samobójstw i sam Dąbrowski podkreślał, że wiele jednostek nie radzi sobie z tą presją wewnętrzną, z którą ten rozwój jest związany. A wynika ona z poczucia niezgodności między jest a powinno, czyli z stanem zastałym, między stanem zastałym a ideałem, do którego się dąży. I to poczucie niezgodności odbywa się na dwóch etapach, czy jest determinowane przez dwa czynniki. Po pierwsze czynniki wewnętrzne, po drugie czynniki zewnętrzne. I te czynniki zewnętrzne mogą być po części odpowiedzią na pytanie, dlaczego zdaniem Dąbrowskiego w ogóle taki rozwój jest ważny, czy dlaczego charakteryzuje się on tego typu nastrojami, nerwicami, rozbiciem osobowości, ponieważ to nie jest świat dla wrażliwych jednostek, tak odpowiedziałby Dąbrowski, i ponieważ brutalna rzeczywistość, którą często zastajemy idąc przez życie takich ludzi odznaczających się właśnie tą over-excitability, tą nadpobudliwością, tym potencjałem do wyższego rozwoju, bardzo często bierze swoje kleszcze, tłamsi i prowadzi do, chyba mu będzie tutaj niezłą ilustracją, do takich właśnie reakcji. I czyli
Pierwszy mamy tę płaszczyznę niedopasowania do świata zewnętrznego, ale również płaszczyznę wewnętrzną, czyli niezgodę, rozbicie pomiędzy tym, jakimi chcielibyśmy być, a jakimi jesteśmy. To wszyscy znamy z życia codziennego. Będę się więcej ruszał, nie będę jak tyle frytek i tego typu rzeczy. To jest rzecz oczywiście związana z takimi bardzo materialnymi, codziennymi potrzebami, ale na płaszczyźnie psychologicznej to właśnie takie rozbicia wewnętrzne, takie konflikty, takie dysonanse zdaniem Dąbrowskiego charakteryzowały poziom drugi. Czyli jednostka zdaje sobie sprawę, że w pewnym sensie może folguje niższym instynktom, że nie zawsze postępuje za tymi ideałami czy wartościami, które zaczyna odkrywać jako istotne i to również prowadzi u niej do cierpienia. Czyli zarówno wyalienowanie z otoczenia społecznego, jak i niemożność szybkiego sprostania własnym wyobrażeniom prowadzi do tego typu reakcji. Tak. Przy czym to sprostanie własnym wyobrażeniom teraz w czasach, kiedy co druga osoba ogłaszająca się w jakiejś wecie to tak zwany tener osobisty jest nieco zwulgaryzowane, więc trzeba do tego oczywiście podejść z pewnym dystansem. Wydaje mi się, że u Dąbrowskiego wiązało się to z pewnymi określonymi wartościami, a jakie to były, to pokażą nam etapy kolejne, czyli etap trzeci, czwarty, piąty. Koleżanka sobie zażartowała, że był takim pierwszym coachem. No właśnie też no chyba tu jest rozróżnienie, że Dąbrowskiemu nie chodzi o jakiś taki coaching typu właśnie robić lub karierę, bo z tym się często coaching bierze, tylko on właśnie ta dezintegracja ma to jest jakaś taka sfera ponadpartykularna, czy właśnie artystyczna. Zdecydowanie tak. Zdaniem Dąbrowskiego zdobywanie kolejnych poziomów rozwoju wiąże się z zanikiem egocentryzmu czy autocentryzmu, bo takiego pojęcia też używał, i coraz większej empatii, coraz większym otwarciu się na innych, coraz lepszego rozumienia swojego powiązania z szeroko pojętym światem. Tutaj znowu wracamy do pytania, dlaczego w ogóle to jest wartość, czyli dlaczego w ogóle powinniśmy dążyć do altruizmu, dlaczego powinniśmy dążyć do większego zrozumienia. I nad tym może się wspólnie zastanowimy. Na pewno Dąbrowski po przeanalizowaniu 200 czy 250 biografii różnych postaci o wybitnych osiągnięciach, zwłaszcza w sferze nauki i sztuki, doszedł do wniosku, że u bardzo wielu z nich taki rozwój się pojawiał. Czyli u bardzo wielu tego typu osób, a badał tam Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Van Gogha, wiele postaci, miałem jeszcze taki rozwój do coraz większego altruizmu, coraz większej empatii, coraz większego humanizmu jako dbania o kondycję człowieka nie tylko w sobie samym, ale również i w otoczeniu. Mieliśmy pytanie. Okej. Mnie zastanawia, bo ostatnie punkty na slajdzie bardzo mocno pasuje do dysonansu poznawczego. W sumie mechanizm obronny, nie wiem, nazwijmy to obronny mechanizm ego. Kiedy coś się mocno nie zgadza z tym, w co się wierzy, z faktami, które się po prostu obserwuje albo z jakimś argumentem. I zastanawiam się, czy to nie jest jakiś właśnie mechanizm obronny, który występuje u bardzo dużej ilości osób, właściwie pewnie u każdego w odpowiednich warunkach. I czy to właśnie z tego powodu, że większość osób siedzi sobie na tym pierwszym poziomie, można zamienić tak. Tego żeby. I przejść na drugi może być bardzo bolesny, gdy tu zostało stwierdzone właśnie, że 80% może mieć z tym problem, wytrzymanie się tam i pójście dalej. Czy to właściwie nie jest coś w rodzaju takiej obrony podświadomej przed tym potencjalnym zagrożeniem? To jest ciekawe. Dokładnie tak. Posługując się metaforą szkolnego, bardzo znanego filmu, wiele osób w ujęciu Dąbrowskiego po zażyciu czerwonej pigułki tak bardzo jest zaszokowanych tym, co zobaczyło, że marzą już tylko o tym, żeby móc ponownie wybrać niebieską, obudzić się w swojej muszli i o wszystkim zapomnieć. Dlatego też częste powroty czy częste spadki z poziomu drugiego na poziom pierwszy. Zresztą film Matrix jest używany w dwóch czy trzech miejscach na stronach internetowych uczniów Dąbrowskiego, którzy popularyzują jego teorię, jako również dość dobrze okazujący, o co tutaj chodzi.
Zdecydowanie pierwsza reakcja jest zwykle szokowa, stanowi, o czym już mówiliśmy, ją zagubienie, poczucie kompletnego rozbicia i u większości, tej mniejszości, która w ogóle na ten poziom drugi dojdzie, prowadzi to do spadku na poziom pierwszy. Czyli ten mechanizm obronny, o którym właśnie była mowa, sprawia, że postanawiają nie, co tam, nieważne, nie będę się tym męczył, to jest w ogóle jakieś straszne, mam tego dosyć, biorę kredyt i buduję willę. Mam nadzieję, że nie za często padają tu złośliwości o budowaniu domów i Mercedesach. Jeśli już, to może jakieś własne moje tutaj uprzedzenia. To nie wina Dąbrowskiego, on nic tam nie pisał. Mniejsza o to. W każdym razie ten spadek na poziom pierwszy to cofnięcie się ze względu na niemożność poradzenia sobie, wytrzymania psychicznego tej presji. Ma miejsce często. A u tych, u których jednak do tego nie dochodzi, w tym udaje się przezwyciężyć te trudności, ma miejsce dezintegracja wielopoziomowa, spontaniczna. Tutaj z tego rozbicia, z tej dysharmonii powoli zaczynają się przejawiać oznaki pewnego uporządkowania. Pierwsze kroki do skierarchizowania tego, co tutaj te poszczególne elementy zostało rozbite. Czyli ponownego uporządkowania tego, z czym w tym chaosie mamy do czynienia, w jakiś konkretny system wartości. Czyli właśnie powolne budowanie tego swojego ideału, postępowania, do którego następnie można dążyć. Czyli początek ukierunkowania konfliktów wewnętrznych na realizację tego, co być powinno. O ile na etapie drugim mamy jeszcze to bardzo silne rozbicie, to poczucie dyskomfortu związane z tym, że jednak nie możemy nie tylko funkcjonować w naszym otoczeniu, mówmy, że tak jakbyśmy chcieli, ale sami też sprostać swoim oczekiwaniom. Tu etap trzeci rozpoczyna się od praktycznego zastanowienia się nad tym, jak możemy jednak do tego dążyć, czyli do prób realizacji swoich celów, realizacji swoich wyobrażeń i próby wykonania tego pierwszego kroku od tego, co jest, do tego, co chcielibyśmy, żeby było. I punktem wyjścia do tego jest często niezadowolenie z siebie, wstyd, silne napięcia, o zdziwieniu sobą, mówił też Dąbrowski, i o nieprzystosowaniu pozytywnym. Czym po raz kolejny już, tak jak zapowiadałem, zataczamy koło i wracamy do kwestii z dyskusji początkowej. Tam też była mowa o tym, na ile dostosowanie się do jakiegoś otoczenia jest oznaką zdrowia, a na ile choroby psychicznej. Dąbrowski rozróżniał tutaj niedostosowanie pozytywne i niedostosowanie negatywne. I właściwie chodziło w tym dokładnie to, co wyraził też cytowany Krishnamurti. Czyli to, czy jesteśmy dostosowani do otoczenia, powinno wynikać przede wszystkim na pytanie, czy to otoczenie odpowiada tym wyższym wartościom, ideałom, które uznajemy i które, jak już wspomniałem, często wiążą się z wartościami nazywanymi humanistycznymi, z jakimś altruizmem, z większym dobrem, z poprawą kondycji ludzi, świata. I im bardziej jednostka zauważa, że nie radzi sobie z tym, czy nie udaje się tego realizować, tym większe niezadowolenie w siebie i tym większa chęć poprawy tego stanu rzeczy. Przy czym raz jeszcze to powtórzę, to nie jest droga czy autostrada w jedną stronę, to bardzo często się zmienia, stąd też tutaj była mowa o tych ambiwalencjach, o tych zmianach i oczywiście może być tak, że pewna hedonistyczna strona przez długi czas współgra z tutaj jakimś dążeniem do pewnego rodzaju wyższych ideałów. Kwestie, czy hedonizm może być wyższym ideałem, tutaj pominiemy. I stąd też silne napięcia, o których mówimy, które jednak można w końcu przezwyciężyć, przekraczając w pewnym sensie własne uwarunkowania psychologiczne. Uwarunkowanie psychologiczne, czyli to, co w pewnym sensie również nas ogranicza, bo każdy z nas ma, wiadomo, jakieś predyspozycje, pewne rzeczy przychodzą mu łatwiej, pewne rzeczy trudniej. Im bardziej zmuszamy się do tego, żeby realizować się również w tych celach, do których nie mamy naturalnych predyspozycji, czyli które nie są,
które nie są przyjemne, które może nie podobają nam się od początku, tym bardziej jesteśmy w stanie dojść do wielowymiarowej, bogatej osobowości. Bo na pewno, i tu zbliżymy się może raz jeszcze do pytania, dlaczego takie rozmowy mają być właściwie wartością. Na pewno, zdaniem Dąbrowskiego, osobowość wielopłaszczyznowa, wielowymiarowa, która rozwija się na wielu różnych płaszczyznach i stara się te wszystkie płaszczyzny jakoś połączyć, jest dużo bardziej wartościowa od osoby jednowymiarowej, takiej, jakie ją poznaliśmy na poziomie pierwszym. Czyli ktoś, kto rozwija się jak najbardziej wszechstronnie, powiedzmy, nie tylko intelektualnie, albo nie tylko realizuje się jako członek rodziny, albo nie tylko robi karierę, ale stara się połączyć bardzo wiele różnych obszarów egzystencji w swoim życiu. Taka osoba rozwija się w sposób najbardziej bogaty i najbardziej przezwycięża jakby swoje własne uwarunkowania psychologiczne i dąży do rozwoju wyższego rzędu. Stąd też to wykształcenie wyraźnej, wielopoziomowej hierarchii wartości. Wielopoziomowej, czyli uwzględniającej rozmaite czynniki, zarówno własne uwarunkowania, jak i sytuację społeczną, jak i pewne wartości, które są ponad to, czymkolwiek by one nie były, ale takie kwestie jak życie ludzkie, jak godność, na pewno można tutaj zaklasyfikować. Czyli najbardziej filozoficzny poziom w pewnym sensie. Ten, w którym, podczas którego te wszystkie dysonanse i zawirowania z poziomu drugiego powoli zaczynają się przekształcać w jakiś projekt, w jakiś kierunek, w jakąś drogę, którą można podążać. Czyli kiedy życie rozbije ci wszystko na odłamki, to weź te odłamki i zbuduj z nich schody. W pewnym sensie. I kiedy już zaczniemy je budować, dochodzimy do dezintegracji zorganizowanej. Tu była jeszcze ona spontaniczna, dlatego że te poszczególne napięcia prowadzą często do chęci poprawy, a napięcia mogą również wynikać z czynników zewnętrznych, to tutaj już jednostka na poziomie czwartym, a są to bardzo, bardzo nieliczne, przynajmniej jeśli wierzymy Dąbrowskiemu, zaczyna niezależnie od sytuacji zewnętrznych dążyć do realizacji swoich ideałów i w największym stopniu kierować się nimi niezależnie od ceny. Czyli niezależnie, jakie to może być trudne, niezależnie od wyrzeczeń, czy od pewnych reakcji społecznych, czy nawet ostracyzmu, do którego może to w niektórych sytuacjach prowadzić. Czyli odstąpienie od czynników niższych, od determinacji biologicznej, czy własnych cech osobowości, nawet podążania za wyższymi ideałami. I w związku z tym też coraz mniej konfliktów wewnętrznych, bo jeśli jednostce uda się już to osiągnąć, jeśli przezwycięży ona zarówno swoje własne ograniczenia, jak i trudności wewnętrzne, to coraz bardziej życie, które będzie prowadzić, będzie odpowiadać temu ideałowi, o którym już mówiliśmy. Czyli coraz większa zgodność między jest a powinno, a przez to coraz mniej konfliktów wewnętrznych, coraz mniej rozbicia, bo jest jednoznaczny cel, jest jednoznaczny ideał, za którym dążymy. I te ideały, mówiliśmy już o tym wielokrotnie, to chęć realizacji siebie w jakimś szerszym kontekście. Czyli wyjrzenie poza ograniczenia siebie samego i na rzecz wartości wspólnych, czy globalnych, można wręcz powiedzieć. Czasami padało też u Dąbrowskiego określenie dezintegracja, integracja globalna na czwarty i piąty poziom, jako ten, kiedy jednostka zaczyna dostrzegać swoje znaczenie i swoje połączenie z ogólnopojętym światem, jakkolwiek patetycznie to brzmi. I jeśli to się wszystko uda, jeśli przejdzie się naprawdę te wszystkie etapy, to w końcu możemy dojść do podobnego stanu harmonii i braku konfliktów wewnętrznych, jakie mieli się na początku, ale jest to stan o wiele bogatszy. Jak można by to sobie wyobrazić? Ważne, czy elementarne znaczenie ma to na pewno świadomość. Czy to, że nie zastanawiam się już nad swoim działaniem, czy że nie występują tutaj żadne wątpliwości, rozterki, czy to wynika z tego, że w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że w ogóle nie przeszedłem nigdy tego procesu analizy i refleksji, czy wręcz przeciwnie, że przeszedłem go to już na tyle dogłębnie, że wypracowałem własną pracą pewien system wartości, który
wytworzony na przestrzeni lat, wytworzony przez krew, pot i łzy, stał się na tyle stabilny, że wiem już w pełni świadomie, że mogę do niego dążyć. Nie robię tak, bo wszyscy tak robią, nie robię tak, bo taki już jestem, tylko robię tak, bo taką podjąłem świadomą decyzję. Czyli życie pełne jest zgodnie z ideałami, pełne realizacja potencjału rozwojowego i właściwie wykształcenie osobowości. Tutaj bowiem Dąbrowski też różnił się od ujęć powszechnych. Twierdził mianowicie, że tylko osoby na wyższych poziomach, na czwartym i piątym, w ogóle zasługują na miano osobowości, czy personality, jak wyrażał to w języku angielskim, a że wszyscy ci, którzy są niżej, tak naprawdę nie są jednostkami, nie są osobowościami, są częściami masy. W miarę zuniformizowanymi, takimi samymi, oczywiście różniącymi się tam trochę. To nie jest tak, że to wszystko klony, ale zdaniem Dąbrowskiego nie są te różnice ważne. Tak naprawdę te podobieństwa i to dążenie do tego samego jest na tyle dominujące, że tutaj nie można mówić o w pełni wykształconej, wykutej jakby w tej ciężkiej pracy osobowości i tylko ten, kto przeszedł całą tę drogę, kto jakby w pełni świadomie ulepił z tych odłamków, które w procesie dysynegacji powstały, siebie na nowo, może być pełni osobowością. Podczas innej dyskusji w trakcie przerwy była tu mowa też o chrześcijaństwie, o chrzcie, czy o innych religiach, w których metafora odrodzenia przez śmierć jest obecna. Jeśli się temu przyjrzymy, to zauważymy, że śmierć i życie, śmierć jako odrodzenie, śmierć jako początek czegoś nowego, jako motyw pojawia się w bardzo wielu kulturach, bardzo wielu religiach i tutaj również w sensie Dąbrowskiego. Bo ten proces dezintegracji można nazwać śmiercią. Można nazwać śmiercią tego, co rzekomo składało się na naszą osobowość i w pełni już świadomym ulepieniem i odrodzeniem z niego nowej istoty. Padła tutaj również myśl, że może takie podejście bliższe jest religiom czy kulturom wschodu niż u nas, niż tym dominującym u nas na zachodzie. Czy tak jest, nie wiem, ale na pewno pewna zgodność z ideałami i wyższymi wartościami i odejście od atawizmów i tego, na co nas naprowadzają instynkty, tam, czy to w buddyzmie, czy to w hinduizmie, wydaje się być bardziej rozpowszechniona niż we współczesnym świecie zachodnim, ale są też oczywiście wyjątki. Tutaj jednoznacznie wzbraniam się przed tą prostą dychotomią pomiędzy materialistycznym zachodem a uduchowionym wschodem. To oczywiście nie jest w ogóle tak proste, ale tym niemniej wydaje mi się, że pewne zbieżności między teorią Dąbrowskiego a tego typu naukami jak najbardziej istnieją. Czy wszystko jest zrozumiałe? Czy są jakieś pytania? Zanim... Proszę. A jakie przykłady podawał Dąbrowski tych osób na tym ostatnim etapie rozwoju? Do tego, czy to jest to? Nie, to... Podawał przykłady wymienionych już między innymi artystów, a szczególnie intensywnie zajmował się jedną osobą, która jego zdaniem uosobiała sobą w bardzo wyraźny sposób cechy poziomu piątego, a tym człowiekiem był jego zdaniem Antoine de Saint-Exupéry. Znany głównie z Małego Księcia, ale autor też wielu innych książek. Dąbrowski bardzo szczegółowo przeanalizował jego pisarstwo, jego teksty autobiograficzne, jego życiorys i twierdził, że taką drogę rozwoju do coraz większego alterocentryzmu, jak to nazywał, czyli można powiedzieć altruizmu, do chęci poświęcenia się wyższym ideałom, realizacji siebie, chęci naprawy świata, że droga do tych ideałów przez cierpienie, przez konflikty wewnętrzne i rozbicia jak najbardziej była widoczna w biografii Saint-Exupéry'ego. Także zresztą w jednym z tych artykułów już o tym mowa, właśnie miałem podać książki, więc może teraz to zrobię. Czy oprócz Michała Anioła, Van Gogha, Franza Kafki i filozofów, o których zaraz będzie mowa, Dąbrowski jego właśnie wymienił jako przykład najbardziej ewidentny. Podam teraz może książki tutaj, edukacji pozytywnej. Pasję rozwoju i... O, można sobie przejrzeć. No zaraz on... Kafka też był na każdym poziomie?
Nie wiem, ale na pewno Dąbrowski podawał Kafkę jako przykład. Nie chodzi tu o poziom piąty. O poziom piąty to mówił wyraźnie o samym Exuperim, a te inne postaci wymienione raczej odzwierciedlały sam proces tej dywidykacji pozytywnej, czyli wykroczenia poza poziom pierwszy. I... Ja, Kafka, który tam pokoje życie, chce spalić swoje książki, nie wydaje się być jakoś super dobrze zintegrowany. No to na pewno nie. Nie, także jeśli chodzi o poziom piąty, to na pewno są Exupery, a inne wymienione postaci raczej pokazywały wcześniejsze poziomy rozwoju, czyli tej drogi do ideału przez cierpienia. Właśnie, a te ideały, czy pan Kazimierz Dąbrowski sprecyzował listę ideałów? Czy to jest po prostu nasz indywidualny wybór w tym rozwoju? Nie napisał jakiejś jednej listy, ale na pewno są to rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. Twierdził, że te ideały coraz bardziej będą się wiązały z działaniem na rzecz naprawy świata, kondycji ludzkiej, pozostawienia po sobie jakichś śladów działalności, chęci zrobienia czegoś, myślenia o innych. Pytanie oczywiście, czy się z tym zgodzimy i pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego altruizm ma być bardziej wartościowy od egoizmu, jest pytaniem bardzo filozoficznym, więc tutaj mamy implikację filozoficzną teorii Dąbrowskiego, o którą nam chodzi, ale jego zdaniem, podobnie jak wspomnianego już wyżej Platona i bardzo wielu innych, chociażby chrześcijańskich filozofów średniowiecznych i nie tylko, tak właśnie było. To są pytania etyki i możemy się oczywiście nad tym zastanowić, ale aby odpowiedzieć na pytanie, tak właśnie te ideały wyglądały, czyli działanie wykraczające poza pragnienia danej jednostki, chęć zrobienia czegoś dla świata, chęć pomagania innym i przede wszystkim chęć ciągłego przezwyciężania własnych granic, wytyczania sobie nowych i dążenia do jak najbardziej wszechstronnego, wielopoziomowego rozwoju swojej osobowości. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale ja to bardziej odbierałem jako niekoniecznie zmianę świata, ale po prostu akt twórczy, właśnie pozwolenie dziać, żeby ten akt twórczy się dokonał, żeby ta dezintegracja, tak, i te wewnętrzne konflikty przerodziły się w jakieś dzieła sztuki i że jakieś systemy filozoficzne. I następuje jednak swego rodzaju, może trochę pogodzenie, może i też koniec zmiany świata, ale nie odbierałem tej książki jako właśnie takiej potencjalnej pozycji, która ma to na celu. Znaczy, bardziej zrozumienie dla tych różnych jednostek artystycznych, że to tak nazwę, i filozofów, też poniekąd egzystencjalnych, bo gdzieś z pewnością jedno i drugie, przy czym naprawa świata to może teraz się kojarzy z jakimiś dużymi ruchami społecznymi, ale Dąbrowskiemu bardziej chodziło o odejście od egocentryzmu na rzecz altruizmu, czy jak on to określił, alterocentryzmu, czyli rozumienia swoich połączeń z innymi i chęci dbania o jakiegoś rodzaju dobro wspólne. To przewija się przez całe jego pisarstwo, także jeśli mowa o naprawianiu świata, to bardziej mam tu właśnie na myśli działanie na rzecz czegoś większego niż tylko ja. No właśnie, a czy w tym procesie widziałbyś niczego, bo ja tu wręcz jako te przeciwieństwo widzę, tak? A odczytywałem jako pewną bliskość, tylko właśnie odrzucenie tego egoizmu rzeczywiście, ale u niczego był taki konflikt i co to jest w końcu przezwyciężenie tego? Bardzo dobre pytanie w stosunek do Dąbrowskiego. Niczego do Dąbrowskiego to niezwykle interesująca kwestia. Wydaje mi się, że można by niezły doktorat na ten temat napisać. Tak spontanicznie, bo nie powiem, żebym jakoś przeanalizował tę kwestię dogłębnie, tak spontanicznie powiedziałbym, że tutaj mamy do czynienia z bliźniaczymi, ale też zupełnie różnymi koncepcjami, chociaż mi to absurdalnie. Wspólne jest im to, że zarówno u Nietzschego, jak i Dąbrowskiego, cytując tutaj z Zaratusty, człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno, czy przezwyciężonym, czyli ta chęć przezwyciężenia samego siebie, zbudowania czegoś nowego, czy to będzie nadczłowiek nietzscheański, czy to będzie ten nowy ideał osobowościowy, jest wspólna
dla niczego i Dąbrowskiego, ale Dąbrowski z jakichś względów twierdził, że to zawsze łączy się z większym altruizmem, z większym dbaniem o rzeczy poza sobą samym, a Nietzsche jednak wiązał to z bardziej indywidualistycznym dążeniem do jakiejś realizacji siebie. Więc pytanie, jak te sprawy się do siebie mają i czy ta droga przez poszczególne poziomy może być również bardziej egoistyczna, a przynajmniej mniej altruistyczna? Na tym na pewno warto się zastanowić. Tak, i ja mam odpowiedzi i zachęcam Państwa do własnych przemyśleń. Adamie, też chcę powiedzieć. Ja mam pytanie. Teoria jest ciekawa. Dąbrowski był też psychiatrą, więc jak ja mogę stosować na przykład do leczenia osób chorych psychicznie, aż tam takich zaburzonych? Farmakologia, jakaś forma takiej terapii mówionej? Zdecydowanie nie farmakologia. Był w ogóle przeciwnikiem idei leczenia zaburzeń psychicznych, tak jak przynajmniej w części je rozumiał, bo jak chyba można się domyślić z tego, o czym mówiliśmy, większość tych osób w ogóle nie nazwałby chorymi. Chorymi nazwałby raczej jednostki, które zakreśliły na etapie pierwszym, czyli ubogie duchowo, bezrefleksyjne, psychopatów, tutaj na pewno. A jeśli chodzi o wszystkich innych, czyli tych, którzy często zgłaszają się do różnych poradni z problemami psychicznymi, to tutaj zdecydowanie był za dialogiem, za rozmową. Mało tego, pisał wręcz w swoich artykułach, jakie powinny być wnioski z jego teorii dla pracy psychiatrycznej czy psychologicznej i twierdził, że tutaj stawianie na dialog, na rozmowę, na właśnie taką terapeutyczną bardziej, na zasadzie terapii rozmowy, pomoc osobom, które na to cierpią, współpracy z nimi, bardziej niż leczenia, zdecydowanie powinien wynikać z jego teorii, jak również podobne wnioski wyciągnął w pedagogice. Na końcu jednej z tych książek właśnie o dezynfekacji pozytywnej jest mowa o tym, czyli co, jakie wnioski dla poszczególnych dziedzin niesie ze sobą jego teoria, dla historii, filozofii, psychologii, psychiatrii i pedagogii właśnie. W przypadku tej ostatniej twierdził, że zuniformizowana szkoła traktująca wszystkich uczniów tak samo, która w latach 60. i 70. była dużo częściej normą nawet niż teraz i nie przykładająca za dużej wagi do indywidualnych zdolności ucznia, jest czymś zupełnie błędnym i złą drogą i bardzo indywidualistyczne podejście pomagające każdemu uczniowi ukształtować w pełni swoją osobowość, wyposażenie jego w potrzebne narzędzia, aby móc kroczyć tą drogą, jest podstawowym zadaniem każdego nauczyciela. Czyli wspomaganie indywidualnych osobowości w dążeniu drogą tych poziomów, o których przed chwilą mówiliśmy. Czyli skłaniał się ku szkole eksperymentalnej. Bardziej. No jeśli słuchasz tu jakichś podobieństw, to szkoła waldorfska czy koncepcja Rudolfa Steinera na pewno były mu bliższe niż klasyczna autorytarna szkoła, jaką mógł poznać w Polsce lat 20. Zastanówmy się jeszcze, jakie te postaci mogły zdaniem nie tylko Dąbrowskiego, ale również nas odzwierciedlać dobrze jego koncepcję filozoficzną. Kilka nazwisk już padło, Platon, Nietzsche, czy to jeśli chodzi o podobieństwa, czy to różnice. Innym filozofem, który może jeszcze dużo bardziej pasuje do koncepcji Dąbrowskiego jest oczywiście Søren Kierkegaard, nazywany niekiedy pierwszym egzystencjalistą, czy pierwszym filozofem egzystencji. Søren Kierkegaard, nie wiem, czy ktoś może z Państwa jest w temacie, może powiedzieć parę słów? Czy widzicie tu także pewne podobieństwa? Ktoś, bo nie chcę zawsze tylko ja mówić. Kierkegaard a Dąbrowski. Z tymi religijnościami, nie? W sensie, że Kierkegaarda jest to religijność A i religijność B. Nie pamiętam teraz, która jedna jest taka dosyć społeczna i konformistyczna, a druga jest właśnie takim jakimś szaleństwem rzucania się na tego starotestamentowego Boga. Jakiejś takiej dziwnej religijności, gdzie tak wymaga ona skoku wiary. Jeszcze wcześniej jest to życie etyczne, estetyczne i religijne, nie? Czyli to byłoby pięć faz, bo pierwsze jest estetyczne, ono jest takie hedonistyczne. Drugie jest etyczne, to jest taka powiedzmy etyka protestancka i potem są te dwie religijności A i B. Tutaj pierwsza jest ta kolektywna, a druga jest taka szalona. Bo Kierkegaarda jakby nie ma chyba tego piątego poziomu. A to nie jest rozdzielone? Przypadkiem, jeżeli chodzi o te trzy poziomy rozwoju, tak? Bo to co powiedziałeś, czy ten poziom estetyczny, poziom etyczny i poziom religijny, to jest poziom religijny jest jakby końcową fazą rozwoju jednostki, przynajmniej on to tak przedstawiał. Myślę, jakby
odrębna od tego. Bardzo możliwe. Tak, tak przynajmniej kojarzę. Ale no, to co mówi właśnie ten poziom rozwoju od podejścia estetycznego jednostki do poziomu duchownego, to mi się właśnie też kojarzyło właśnie tutaj z Dąbrowskim, więc może nie. Zdecydowanie tak. Też mi się wydaje, że kwestia religijności A i religijności B jest spotykana w trochę innym miejscu. Na pewno Kierkegaard, podobnie jak Dąbrowski, zakładał, że człowiek, jednostka przebiega pewien rozwój, pewien etap, nie każdy oczywiście, i że jest on nieodmiennie związany z bólem i cierpieniem. Bojaźń i drżenie to bodajże polski tytuł jednej z jego książek i to dość jednoznacznie kojarzy się również z tymi drugim i trzecim poziomem Dąbrowskiego. Właśnie przez bojaźń, drżenie, przez drgawki wewnętrzne, przez różnego rodzaju zaburzenia człowiek dąży do pewnej realizacji. I na tym polega dramat jego egzystencji, powiedziałby Kierkegaard. I co ciekawe, etapy, które przechodzi, które były u Kierkegaarda trzy, czyli właśnie estetyczny, etyczny i religijny, jeśli przyjrzymy się im bliżej, mają bardzo wiele paraleli do poziomów Dąbrowskiego, bo ten najniższy, estetyczny, jest, jak ktoś powiedział z tyłu, bardziej hedonistyczny, dążenie do przyjemności, do realizacji takich podstawowych też potrzeb. I tutaj oczywiście widzimy duże podobieństwo do pierwszego poziomu Dąbrowskiego. I przejście na kolejne etapy życia u Kierkegaarda, czyli estetyczny i religijny, wiąże się właśnie z tym poczuciem zagubienia, z cierpieniem. Etyczny to obranie jakiegoś wyraźnego, zhierarchizowanego systemu wartości, ale nie musi być on jednoznacznie transcendentny. Może być taki właśnie w sensie bardziej etyki protestanckiej. Podczas ten ostatni etap, tutaj człowiek widzi już swój związek z absolutem. Na pewno tu u Kierkegaarda są implikacje religijne czy mistyczne są bardziej widoczne niż u Dąbrowskiego, ale jednak to połączenie siebie z czymś wyższym, u Dąbrowskiego były to różnego rodzaju ideały, był to ateocentryzm, a u Kierkegaarda jest to rozumienie siebie jako drobnej cząstki wyższej rzeczywistości. Na pewno to cechuje ostatni poziom rozwoju zarówno w jednej, jak i w drugiej z koncepcji. Więc mi to się wydaje bardzo zbieżne. Zresztą w Dąbrowski w wielu miejscach powrócił się bezpośrednio na Kierkegaarda jako osobę, która opisuje dość dobrze te procesy. I z pewnością jest to rodzaj filozofii, który w takim humanistyczno-egzystencjalnym sensie jest zbliżony do tego typu psychologii. Tak. No dobrze, sobie jeszcze. Inną postacią, do której nawiązywał Dąbrowski bezpośrednio, był platoński Sokrates. O tym powiemy sobie za chwilę. A tymczasem jeszcze trzeci filozof, który może w inny sposób wiąże się z Dąbrowskim, czyli Michel Foucault. Tutaj powiązanie ma miejsce przez stosunek do kwestii chorób psychicznych. Zarówno Dąbrowski, jak i Foucault ostro krytykowali to pobieżne rozumienie chorób psychicznych, o którym często już mówiliśmy, więc wydaje mi się, że także ten związek między oboma warto by przebadać. Oczywiście ich krytyka była zupełnie różna, bo Foucault pojmował przepisywanie komuś choroby psychicznej jako próbę wdrożenia jednostki w jakąś konstrukcję myślową opresyjnego społeczeństwa, podobnie zresztą jak systemy wychowania czy więzienia i inne miejsca, ale jednak to zupełne odrzucenie kota ogonem, czyli zupełnie inne postrzeganie tych jednostek, które potencjalnie nazywamy świrami czy wariatami, też tych dwóch myślicieli łączy. To, że wymieniam tutaj te trzy postacie, nie znaczy, że to są te, które jakoś wszystkie trzy są najbliższe Dąbrowskiemu. Chcę jakby pokazać, w jak różny sposób to, o czym dzisiaj mówimy, przejawiało się też na przestrzeni wieków w historii filozofii. Czy to poprzez bardzo zbliżone koncepcje, jak w przypadku Kierkegaarda i jego etapów życia estetycznego, etycznego i religijnego, czy to poprzez stosunek do psychiatrii i kwestii chorób psychicznych jako Michela Foucault, czy wreszcie do realizacji ideału Dąbrowskiego własnym działaniem, tak jak czynił to Sokrates u Platona. I tym samym przejdę do cytatu, który, jak mi się wydaje, bardzo dobrze pokazuje ten ideał
do którego Dąbrowski chciałby dążyć. Więc ten cytat również może stanowić, odpowiedzieć na pytanie, które padło przed chwilą, o tym, jakie to mają być ideały. Takie mianowicie, jakim udawał Sokrates u Platona krótko przed śmiercią. Pozwolę sobie przytoczyć więc cytat z Obrony Sokratesa w tłumaczeniu Władysława Witwickiego. Kontekst dla tych, którzy nie wiedzą. Sokrates został skazany i oskarżony o deprawację młodzieży, o nawoływanie jej do buntu, do podważania istniejących wartości i wprowadzania jej na manowce i złą drogę. I w swojej mowie obronnej przed sądem bronił się, powołując się właśnie na jakieś wyższe wartości, wyższe niż te uznane konwencjonalnie w ówczesnych Atenach. I pod koniec, kiedy zapadł już wyrok wskazujący go na śmierć, powiedział, u Platona oczywiście, nie twierdzę, że tak było w tym sensie historycznie naprawdę, jeśli w ogóle istnieje prawda historyczna, w co wątpię, coś takiego. Jakaż mi się należy kara osobista czy grzywna, żem, licho wie czemu, całe życie nie siedział cicho i nie dbał o to się troszczy wielu. O pieniądze, o dom, o strategię, mowy na zgromadzeniach, urzędy, sprzysiężenia, obywatelskie spiski. Bom się naprawdę za zbyt porządnego człowieka uważał na to, żeby tam pójść, a ostać się. I nie szedłem tam, gdzie bym się ani wam, ani sobie na nic nie był przydał. Tylko jak zwykły człowiek do każdego z osobna chodził, świadczyć mu największe dobrodziejstwo. Ja przynajmniej tak uważam. Tak szedłem i próbowałem każdego z was namawiać, żeby ani o żadną ze spraw swoich nie dbał prędzej, zanim dbać zacznie o siebie samego. Mi się stało jak najlepszym i najmądrzejszym, ani się o sprawy państwa troszczył, zanim o państwie samym nie pomyśli, i żeby się o wszystko inne podobnym porządkiem starał. Więc co mi się należy za to? Takiemu człowiekowi? Coś dobrego, obywatele, jeżeli wniosek ma być naprawdę należyty. I to coś dobrego w tym rodzaju, żeby to odpowiadało mojej osobie. Niewiele mi przychodzi do głowy cytatów z filozofii, które lepiej odzwierciedlają piąty poziom. To zresztą napisał sam Dąbrowski na zakończenie swojej krótkiej książeczki Pasja rozwoju, która gdzieś tam krąży. Decyzja Sokratesa na przyjęcie kielicha cykuty i śmierć była, jak to napisał, ostatecznym krokiem w jego drodze pasji rozwoju. I decyzja, by prędzej wypić ten kielich niż zrezygnować ze swoich ideałów, by przy niemożliwości realizacji ich na świecie z tego świata zrezygnować, była jego zdaniem tego najbardziej takim skrajnym, ale i też może idealnym przykładem. Dlatego też mówi Platon, że coś dobrego, że wyższe wartości ma na myśli i za wyższymi wartościami i przekonaniami podążał niż tylko to, czy zdaniem większości, zdaniem konwencji społecznych on deprawuje młodzież, czy nie. Czy to, co robi, jest dobre, czy nie. O siebie samego, w sensie o to, co naprawdę stanowi o unikatowości jednostki, należy dbać i ją w pewnym sensie dopiero wykształcić. Tak by na pewno powiedział Dąbrowski. Dlatego też... Więc co mi się należy za to? I to coś dobrego w tym rodzaju, żeby to odpowiadało mojej osobie. To jest rzecz bardzo kluczowa też dla Platona. Kiedy przyjrzymy się bliżej państwu, zobaczymy, że tam w tym idealnym systemie, utopijnym w pewnym sensie, każdy mógłby realizować to, do czego najlepiej się nadaje, do czego najlepiej jest stworzony. I to z kolei odpowiadałoby bardzo dobrze temu ideałowi osobowości, który dopiero musi się wykształcić w procesie dezintegracji pozytywnej opisanej przez Dąbrowskiego. Platon odpowiedział uczniom, którzy chcieli go opłakiwać w dialogu Kriton, kiedy przyszli do jego celi w noc przed śmiercią, że nie powinni, bo zrealizował to, co najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, podążał swoimi ideałami i teraz rusza może do jakiegoś innego, wspanialszego świata. I nawet jeśli to nie jest pewne,
bo w następnym dialogu Fedon rozważał, czy istnieje nieśmiertelna dusza, nawet jeśli to nie jest pewne, to możliwość pożegnania się z tym światem po przeżyciu tak wartościowego życia jest na pewno jego zdaniem bardziej wartościowa, niż gdybyśmy w ogóle nigdy do tego nie dążyli. No bo był starszym człowiekiem, ale gdyby osoba trochę młodsza musiała dokonać takich wyborów? Na pewno nie byłby to wybór łatwy i na pewno, jeśli ja z taką lekkością o tym mówię, to bynajmniej nie świadczy o tym, że mi się to też osobiście wydaje jako proste. I dlatego też Dąbrowski, przypomnijmy to sobie, wielokrotnie podkreślał, że są osoby, które z tym kompletnie sobie nie radzą i uciekają w jakieś fantazje, zaburzenia, czy wręcz uciekają od tej decyzji. Nie decydują się na kielich, nie decydują się na błękitną, na czerwoną pigułkę, tylko wolą jednak tę błękitną. Tylko powstaje też pytanie, czy to jest lepsze i przy zastanowieniu się na tym, raz jeszcze, po raz ostatni wrócimy do filmu, przy którym zaczęliśmy tę dyskusję, czyli do filmu Dzień Świra, a konkretnie do ostatniej jego sceny, do końcowego monologu, który można by skierować do wszystkich decydujących się nie podążać ścieżką dezintegracji, którzy pozostają może na niższych etapach. Końcowego monologu, który, co wie niewielu, jest tak naprawdę parafrazą fragmentu książki Ziemia, planeta, ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry. Tego Antoine'a de Saint-Exupéry, który zdaniem Dąbrowskiego najlepiej uosabiał poziom piąty. Towarzyszu podróży, zbudowałeś byt swój, zasklepiając jak termit w wylotyku światu i zwinąłeś się w kłębek w kokonie nawyków w tławiącym rytuale codziennego życia. I choć przyprawia cię on co dzień o szaleństwo, mozolnie wzniosłeś szaniec z tego rytuału przeciw wichrom, przypływom, gwiazdom i uczuciom. Dość trudno kosztuje cię, by co dnia zapomnieć swojej kondycji człowieka. Teraz glina, z której zostałeś ulepiony, wyschła i stwardniała. Nikt już nie dobudzi się w tobie. Astronoma, muzyka, altruisty, poety, człowieka, którzy zamieszkiwali może ciebie kiedyś. Dziękuję Państwu za uwagę.